witam wszystkich kibiców, wszystkich zawodników. Mamy taki mały przekaz. Może najpierw zaczniemy od zawodników. Jeżeli chodzi o zapoznanie z trasą. No niestety od dłuższego czasu obserwujemy takie niepokojące zjawisko, że troszeczkę zawodnicy przesadzają. Byliśmy teraz na kilku spotkaniach, które będziemy organizować kolejne eliminacje. Stwierdzam, że ludzie najbardziej tam, gdzie będzie odbywał się rajd, boją się nie samego rajdu, ludzie boją się zapoznania z trasą. A więc postanowiliśmy w związku z tym troszeczkę wzmocnić siły i od teraz na zapoznaniu z trasą będą pojawiały się dodatkowe osoby na trasie, które będą weryfikowały to, w jaki sposób wy z tą trasą się zapoznajecie. No niestety jesteśmy do tego zmuszeni, ponieważ było kilka takich dość mocnych występów zawodników, które w późniejszym czasie no, mocno utrudniają nam zdobywanie pozwoleń i organizację tych imprez, a więc no, niejako wy nas do tego zmuszacie. No i niestety będzie odbywało się to w ten sposób, że jeżeli sędzia, którego my postawimy, wy nie będziecie wiedzieli, gdzie oni są, stwierdzi, że ktoś za dużo sobie pozwala, ślizga się, bądź zbyt szybko jeździ po prostu podczas zapoznania, następnego dnia dowiecie się o tym, że nie startujecie. Wpisowe nie zostanie oddane. Niestety, ale musimy podjąć takie kroki, ponieważ zaczyna to się troszeczkę wymykać spod kontroli. Druga rzecz teraz, jeżeli chodzi o kibiców. Jeżeli będzie śnieg, drodzy Państwo, to niestety, ale droga od Blinna, od kościoła będzie dla Was niedostępna. Tam będą mogli się poruszyć tylko zawodnicy i tylko mieszkańcy Glinna. Będzie tam stał policjant i będzie to weryfikował. A więc jeżeli ktoś chce dojechać na Przełęcz Walimską, to tylko i wyłącznie przed zamknięciem drogi, czyli przed godziną 9:30. W późniejszym etapie, jeżeli będzie śnieg na drodze w Glinnie, będzie to niemożliwe. I chyba tyle. Dziękuję bardzo, zapraszam. Do zobaczenia w niedzielę.